Cześć, z tej strony Tomgac. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pozbyć się strachu przy podchodzeniu do kobiet, to oglądaj do końca. Po pierwsze i najważniejsze, jeśli dopiero zaczynasz podchodzić do kobiet i chcesz pozbyć się właśnie tego strachu, który ci to na ten moment uniemożliwia, to w pierwszej kolejności powinieneś pozbyć się oczekiwań. Największym błędem facetów, którzy zaczynają podchodzić do kobiet, jest to, że mają nieziemskie oczekiwania. Taki facet oczekuje, że kiedy podejdzie do dziewczyny, która mu się podoba, to od razu ona da mu swój numer, że od razu on się z nią spotka, że od razu ona pójdzie z nim do łóżka, czy że od razu wejdą w związek i tak dalej. A tak w 90% przypadków nigdy się nie dzieje, ponieważ tu działa prawo statystyki i nie ma możliwości, żebyś miał 100% skuteczności. Oczywiście raz na jakiś czas może się zdarzyć coś takiego, że podejdziesz do jednej dziewczyny i jeszcze tego samego dnia wylądujecie u ciebie w łóżku albo stworzycie razem związek. Natomiast w większości przypadków na 10 podejść, może 2, 3, no może 4 podejścia wyjdą ci w taki sposób, że dostaniesz numery telefonu i że potem spotkasz się z tymi dziewczynami i tak dalej. Ale i tak w większości przypadków tak się oczywiście nie stanie. Dlatego w pierwszej kolejności powinieneś pozbyć się oczekiwań. Powinieneś podchodzić dla siebie i robić to po to, żeby stać się lepszą wersją samego siebie, żeby poczuć się bardziej pewniejszym siebie facetem, tak? Żeby poczuć się lepiej sam ze sobą, żeby pokazać sobie, że możesz to zrobić, że stać cię na to, że stać cię na więcej i powinieneś mieć w dupie reakcję kobiety. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj mój kanał, ponieważ zauważyłem, że tylko 43% moich widzów subskrybuje ten kanał, dlatego jeżeli ty jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zmień to teraz, klikając w ten duży czerwony przycisk subskrybuj, jeżeli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z tobą dzielę, zupełnie za darmo. A teraz wracamy do tematu. I nastawienie, że nie interesuje cię jej reakcja, masz to po prostu w dupie, jest kolejnym bardzo ważnym nastawieniem, bardzo ważnym elementem, który musisz posiadać, ponieważ jeśli zbyt bardzo przejmujesz się reakcją, zbyt bardzo chcesz, żeby ona dobrze zareagowała, żeby się uśmiechnęła w twoim kierunku, żeby ona zareagowała entuzjastycznie, zbyt bardzo tego chcesz, zbyt bardzo ci na tym zależy, to ty w ten sposób uzależniasz swój sukces, swój stan emocjonalny od jej reakcji. Czyli jeżeli podszedłeś do niej, zagadałeś, czyli zrobiłeś coś, czego 90% facetów nie robi i nigdy nie zrobi, z czego już powinieneś być mega dumny, cieszyć się i po prostu no, radować się, tak, być szczęśliwy, to kiedy ona zareaguje źle, na przykład nie będzie chciała ci dać swojego numeru telefonu z przeróżnych powodów, to ty automatycznie uznajesz, że jesteś gorszy, że jesteś słabszy, że coś z tobą jest nie tak, że nie powinieneś w ogóle do niej podchodzić i że w ogóle nie powinieneś podchodzić do dziewczyn i tak dalej. A to oczywiście tylko powoduje taką spiralę tego, że ty nie podchodzisz, że twoja pewność siebie maleje, że nie chcesz dalej próbować, bo uzależniasz swój stan emocjonalny od jej reakcji. A ty powinieneś mieć to totalnie w dupie. Słuchaj, ja kiedy podchodzę do dziewczyn, na przykład idę właśnie z moim przyjacielem do jakiejś galerii na podryw, czy nawet tylko po to, żeby nagrać jakieś podejście i wrzucić tutaj na YouTube'a, to tylko 30, 40, no czasem może nawet 50% kobiet reaguje fajnie. Od 20, 30, czasem właśnie może 40% kobiet wezmę numer telefonu. Czyli tak jak widzisz, nawet nie od 100%, nawet nie od 70%, nawet nie od 60% dziewczyn wezmę ten numer telefonu, czy nawet te wszystkie dziewczyny nie zareagują entuzjastycznie. I to jest całkowicie normalne, ponieważ nie każdej kobiecie się oczywiście spodobam i tak samo ty nie każdej kobiecie się spodobasz. I to jest całkowicie normalne, ponieważ też tobie każda kobieta się nie podoba, czy mi również każda kobieta się nie podoba. Dodatkowo dziewczyna, do której podchodzisz, może mieć aktualnie zły nastrój. Mogli ją wyrzucić z pracy. Mógł jej na przykład zdechnąć jej piesek, tak, którego kochała nad życie. I po prostu, co byś nie zrobił w takiej sytuacji, ona nie będzie miała ochoty z tobą rozmawiać, czy dać ci po prostu swój numer telefonu. Dlatego ty też nie powinieneś uzależniać swojego sukcesu, swojego stanu emocjonalnego od jej reakcji, bo to tylko będzie zawsze hamowało ciebie i rozwój i powodowało spiralę niepowodzeń lub powodzeń. Zależy oczywiście, jak do tego podejdziesz. No i kolejną taką fajną metodą na to, aby lepiej podchodzić do kobiet, jest to, abyś skupił się na tym, żeby dać coś od siebie kobiecie, ponieważ faceci, kiedy podchodzą do kobiety, no to oczywiście chcą od niej coś zabrać, tak? Chcą od niej zabrać numer telefonu, randkę, spotkanie i tak dalej, tak? Czy sytuację łóżkową. I to oczywiście często nie sprawdza się tak, jakbyśmy tego chcieli, ponieważ ty podchodzisz z nastawieniem, że musisz coś wziąć, że musisz coś zabrać. A jeśli ty podchodzisz z takim nastawieniem, żeby coś dać, czyli na przykład uśmiech, radość, entuzjazm, to masz dużo większą szansę na sukces. No bo zobacz, dużo łatwiej jest coś dać, niż coś zabrać, prawda?
No właśnie, dlatego jeżeli ty skupisz się na tym, żeby jej coś dać, a nie coś zabrać, to tobie też będzie dużo łatwiej podejść, dużo łatwiej zagadać i dużo łatwiej zagadać przede wszystkim skutecznie, żeby otrzymać ten numer telefonu. No bo nie podchodzisz do niej z nastawieniem tego typu, że ty chcesz od niej numer telefonu, tylko podchodzisz do niej z nastawieniem, że ty jej dasz uśmiech, ty jej dasz radość, ty jej dasz, powiedzmy, takie nawet szczęście, tak? I jeżeli ty jej to dasz, to wtedy masz dużo większą szansę na to, żeby coś od niej otrzymać, na przykład numer telefonu czy wspólną kawę. Dlaczego by nie? Okej, i to dzisiaj byłoby na tyle. Teraz obejrzyj jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, a zanim to zrobisz, zajrzyj proszę do opisu, ponieważ tam przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć!